Witam Państwa serdecznie. Witam logo. Państwa. Olaf Wojak, jestem patriotą. Patrioci mają to do siebie, że walczą o swój kraj. Wszyscy tutaj obecni jesteśmy patriotami. Musimy pamiętać o tym, że ACTA to nie jest tylko internet i internauci. To nie jest internet i internauci, to co próbuje nam wmówić rząd. Pamiętajcie Państwo, to jest tak naprawdę każda dziedzina naszego życia. Każda. Wolność słowa. Wolność słowa, mili Państwo, części zamienne. Każda osoba, która kupi część do samochodu, która będzie nieautoryzowana, będzie automatycznie przestępcą. To są utraty miejsc pracy. Miejsc pracy nas wszystkich. Szanowni Państwo, pamiętajcie o tym, że wszyscy wylądujemy w sandałach w zimie w momencie, kiedy rząd będzie w ten sposób myślał za nas. Najpierw ma być debata społeczna, a później podejmowanie decyzji, a nie odwrotnie. Najpierw debata społeczna, a debata już się odbyła. My mówimy dla ACTA nie! ACTA nie! Nie dla ACTA! Nie dla ACTA! Pamiętajcie Państwo, dlatego nie ma potrzeby dalej dyskutować, tworzyć debat i zbędnych dyskusji. Nie ma potrzeby wprowadzania tak radykalnych dokumentów i umów międzynarodowych, które nie chronią naszego polskiego interesu. Chronią interes międzynarodowych korporacji, chronią interes zachodnich sąsiadów. Nie nasz! Nie ma jednego argumentu za tym, żeby wprowadzić ACTA. I to nie oznacza, że jesteśmy za tym, żeby kradzież następowała w wolności intelektualnej. Absolutnie nie. Jesteśmy za wolnością w ramach określonych zasad. Ale pamiętajmy, że ACTA to nie jest dobra droga do tego. Nie ma czegoś takiego. Rząd jest naszymi pracownikami. To są nasi ludzie. Ludzie, którzy mają pracować dla nas. To, żeby rząd wiedział, gdzie jest jego miejsce. Jego miejsce jest w wykonywaniu naszych życzeń, a nasze życzenie jest nie dla ACTA. I nie tylko. Pamiętajmy o tym, że prawo jest już wystarczająco surowe. Nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych umów, które jeszcze bardziej będą ograniczać naszą wolność. Prawo jest surowe, należy go je właściwie egzekwować, ale zaczniemy od góry. Zaczynamy od polityków. Od nich najpierw zacznijmy egzekwować bardzo surowe prawo, które już obowiązuje w naszym kraju. I nie trzeba go zaostrzeć, a tym bardziej nie umowami ACTA. Premier powiedział jasno na debacie, mówi, no tak, ale racji jest wiele, jest nasza racja, wasza racja, ale prawda jest tylko jedna. Więc ja proponuję troszeczkę poskakać, trochę wesołości wprowadzić, co prawda... To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! To nie skacze, ty za ACTA, hop, hop, hop! Czy ktoś może z Was orientuje się, ile podpisów zostało już zebrane w sprawie referendum? I nie mówię tutaj o tym, co prezentuje Wykop. Halo? Ja nic nie muszę mówić, powiem tylko tyle, że jest ponad 300 tysięcy podpisów. Ja myślę, że jest ważne, żeby to powiedzieć, ile tu jest osób. Tu jest ponad 300 osób, może nawet trochę więcej. Ale najważniejsze jest to, że są z nami ci ludzie, którzy siedzą teraz przed telewizorami, coś robią i podpisują się. Jest 300... Ponad 300 tysięcy podpisów, ja mam ze sobą też kwestionariusze, tutaj z kolegami się widzimy, z większością się widzimy któryś raz, większość z nas już podpisała, ale jak ktoś nie podpisał, to ja mam ze sobą kwestionariusze, zapraszam do podpisywania. Każdy głos jest ważny, każdy z nas jest obywatelem. Słyszymy, że jesteśmy, nie wiem, internautami, kibolami, wszyscy jesteśmy obywatelami, to jest najważniejsze. Ja tutaj będę spokojnie sobie stał, więc proszę o podpisy, kto jeszcze nie podpisał, dziękuję wszystkim, którzy się podpisali. I zachęcam do podpisywania się. Zachęcam tych ludzi, którzy nie mogli przyjść na demonstrację, bo nie mają czasu, nie mają możliwości. Proszę też o to, żebyśmy prosili o podpisy naszych krewnych, znajomych, też osoby starsze. Żebyśmy im tłumaczyli, o co w tym chodzi, że chodzi tutaj o wolność, że nie dajemy się podzielić. Tutaj ktoś mówił bardzo ważne rzeczy, że mamy różne poglądy, lewicowe, prawicowe, ale łączy nas to, co łączyło, nie wiem, naszych rodziców, naszych dziadków w czasie Solidarności. Łączy nas to, że jesteśmy przekonani, że potrzebujemy wolności. Bez wolności ten kraj się nie będzie rozwijał.